łagodny, łany dzierni kłosów ciemne. Płynę przez łany jak przez morze, na końcu zwierciadła. Zwierciadła rozlewają się po pełnię. Kłos pszeniczny jak złoto w chaty świętym kącie. Łuskam kłosy w szabat, wbijam w ciało ciernie. Wyłuskane morze zalewa sól. Sól zalewa słone rany, wyłuskane traktaty. Kłosy tną ręce przez morze złota. Ręce kochają ciało, najprościej, płynnie kochają. Traktat z solą wokół rozpływa się ciągle między rękami i duszami. W chaty świętym kącie siedzę ciągle potargany, związany, potargany kłos jak włos wokół ciebie. W świętym kącie nie wierzę w ciała przemijanie, od przebudzenia do zaśnięcia. Ręce obłaskawiają, ugłaskują, obłaskawiają łany. Przypowieści. Najświętsze i zaśnięcie w ciele zwierciadła. Wkocham prosty. Cierń zaśnie. Zasklepi się. Zaśnie na amen. Zagnie się. Wkocham. Agnieszko, mam prośbę. Taki fragment w tym poemaciku. Traktat z solą w oku. Takie są trzy słowa. Tutaj ten... Nie, to jest tu. To tutaj to jeszcze raz. Tylko inaczej, tak jakby to był osobny wiersz. Traktat z solą w oku, to nie wiem, czym jest. Własnego traktatu nie znam. No trudno znać, poznać swoje wiersze na pamięć. Kto je zna, to grafoman. Rosjanie. Tak. I Ukraińcy. Traktat z solą w oku rozpływa się ciągle między rękami i duszami. W oku. W chaty świętym kącie siedzę ciągle potargany, związany, potargany kłos jak włos wokół ciebie. Wystarczy, dobrze, bo to jest właśnie, to dlaczego o to poprosiłem, bo to jest kwintesencja twojego sposobu myślenia w ogóle, nie tylko podziewania, ale w ogóle myślenia. To jest to za pomocą pewnego szczególiku rozwijasz całą batalię intelektualną. Ja jak gdyby powrócę do obrazków trochę mechanikowych, wrażeniowych. Obrazek. Po białym ekranie muszka, jak strzałka. Podświetlone czółki. Kursor w jego włosach. Z książki wyślizgnął się głową w dół Chrystus bez krzyża. Jak pływak spadał w fale koca. Zsunął się. Na tafli podłogi legł obrazek. Zdziwienie, że nie przebił lustra parkietu. Nie, tak, i ja mam do tego nawiązanie. Pod tytułem dyrektor to jest trzeci od końca wiersz, który dzisiaj Państwo usłyszą. Potem Agnieszka Syska, Katarzyna Born, a teraz jeszcze ja, Piotr Wilner, Nieckowski. Pod tytułem dyrektor. Jest tu na tej sali co najmniej, są na tej sali co najmniej trzy osoby, które były dyrektorami. O tym wiem, ale może są takie, o których nie wiem, że były dyrektorami. Ale to jest właśnie do nich troszeczkę. Choć niekoniecznie jest to opis, zapis ich losów. Codziennie jesteś narażony na próby. Nie dają spokoju. Żądają, żebyś próbował jeszcze raz. Codziennie musisz być sprawny. Musisz umiejętnie myśleć i gibko się ruszać. Powinieneś udowadniać, że jesteś. Pokazywać to, co masz w małym palcu. Chcą wiedzieć, że mogą się na tobie oprzeć. Że ich nie zawiedzie. Kiedy nieumiejętnie gwiżdżą na ciebie i są ociężani. Że będziesz, kiedy ich nie będzie. Że ich porażka to twoja wina. Jeden z nich bierze cię za rękę, jak małe dziecko. Idziecie na lody. Chodźmy raz w życiu na lody, mówi. To dyrektor. Dyrektor, kiedy nikt nie widzi, paradny jak w koszuli nocnej, bezradny jak pies przy dwóch miskach. Wie, że jutro będziecie go wywozić na białych taczkach. Jajko się rozbije na jego kwadratowej głowie.
I wtedy powie sobie albo żonie, stało się to, o czym marzyłem. Jestem wolny, spaliłem mosty, po tylu latach znów mogę zaczynać. A jednak chcę, żebyś był z nim. Teraz w twoich oczach widzi błękit, choć wie, choć nie wie, jak się tam dostać do tych twoich myśli. Nigdy tego nie wiedział. Sądzi, że mu to powiesz, kiedy opuścisz rękę. Mówimy tutaj do Państwa jakby z dwóch światów. Pierwszy świat to jest świat nasz, świat poetycki. No i świat Państwa jako, powiedzmy, czytelników, a póki co słuchaczy naszego słowa. Z jednego z tych światów chcę dla Państwa słowo. To będzie nawiązanie do wiersza Różewiczowskiego, Tate Gallery Shop. Może być o dyrektorze, kto wie. Bez tytułu. Drzwi na plaży, za drzwiami morze. Powielany przez zwierciadła poematu Tate Gallery Shop. Szeleści, pistrzy, mistrzy się męska prostytutka. Galeria sztuki współczesnej. Galeria jednego obrazu morza, szeleści, piszczy. Kurtyna podnosi się, przypływ, klaszczą, odpływ. W tym czasie za kurtyną miotają nasieniem jak kiczem w obraz. Za kurtyną. Za drzwiami powielanego poematu Tate Gallery Shop miotają w obraz. Morze, albo obraz morza, teatr, poemat. Na plaży autor poematu, teatru. Niemy jak biała ryba, krzyczy bezgłośnie. Idzie w czarne morze, popatrzy starej kobiecie w oczy. Czarne morze. Czarna kobieta jest kobietą w dzień. W nocy obracana przez zwierciadła. Ślepy jak biała ryba, autor widzi inaczej. Kobieta jest jego poematem. Poemat może być ślepy. Autor rymuje się z kobietą. Kimkolwiek jest. Męską prostytutką. Jego matka jest białą kobietą. Powielaną przez zwierciadła. To ja już kończę. Tak. Miłego dnia. A tu już wieczór. Zaraz, za chwilę wieczór dnia. Rana dnia. Do nas śliczne silnią się uśmiechy dnia. Dnia wieczory suchym jęzorem oblizują wargi. Noce dnia mokrą gazą zwilżają usta ran dnia. Jeszcze ja poproszę cię, żebyś jeszcze raz, dlatego po pierwsze, coś ten mikrofon, może ten lepiej, tak, to po pierwsze, a po drugie, coś się ten wiersz zgubił, a jest świetny, bardzo wyrazisty. Miłego dnia, a tu już wieczór, zaraz, za chwilę wieczór dnia, rana dnia do nas śliczne śmieją się uśmiechy dnia. Dnia wieczory suchym jęzorem oblizują wargi. Nocy dnia mokrą gazą zwilżają usta ran dnia. Tak. Dziękujemy bardzo. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Ale jeśli mają Państwo jakieś życzenia, prośby, skargi, zażalenia, uwagi, proszę bardzo. Do dyrekcji. Czekamy. Do dyrekcji, tak. Do dyrektora. Bardzo to było interesujące i ciekawe. Jak nie potrafiliście mnie uśpić, to dalsze to było naprawdę ciekawe. To kompletne. Komplement dla poetów, bo to skara to jest bardzo fajna sprawa. To zdaję sobie z tego sprawę. Wiem o tym. Oddzieliliście bardzo starannie.
reszty. Ja uważam, że to może nie całkiem sprawiedliwie, bo z tej reszty, znajdziemy się. To ja zawsze to mówię. Być bliżej poezji, a może też i są czasem. My to doskonale wiemy, powiem więcej, znamy poetów, którzy nie napisali ani jednej linijki wiersza, a mimo to są poetami. No proszę. Edward Sakura nie bez powodu nazwał jedną ze swoich książek tytułem Wszystko jest poezja. Nie wszystko jest poezją, tylko wszystko jest poezja, dlatego, że poezja cały czas tu chodzi. Trzeba ją tylko po prostu z powietrza wyłapywać. Tak, no to wypowiedział pan życzenie, czytając jeden z wierszy, że chciałby, żeby ten wiersz po 50 latach także przemawiał do czytelnika. No więc cóż, po prostu sztuka jest wieczna, to jest naturalne. Także życzę państwu właśnie tego. Dziękuję bardzo. Jak wiecie, Gaskiewicz mówi, że wszystko jest poezja. Każdy jest artystą też, prawda? Bo tak powiedział taki niemiecki artysta Josef Beuys, każdy jest artystą. I to może się odnosi również i do tej sztuki, bo ja myślę, że każdy z nas jakiś wiersz w życiu popełnił, prawda? Ja bardzo dziękuję, że państwo nas puścili na chwilę do swojego świata, który jest naprawdę, ten świat jest cudowny, ale myślę, że nie tak bardzo hermetyczny, jak się każdemu wydaje. Więc ja bym państwu zachęcała, żebyśmy czytali jednak poezję, bo ja, no dzisiaj to strzelanie mnie wzruszyło i uruchomiło takie jakieś pokłady refleksji i takich odczuć, których się w ogóle po sobie nie spodziewałam, nie sądziłam, że w takim wieku, w niedzielę potrafię się tak po prostu wyłączyć z tego wszystkiego, z takiej doraźności i pomyśleć o pewnych sprawach ważnych, mniej ważnych, w zupełnie inny sposób. Także serdecznie dziękuję za to, że w tym świecie przez chwilę mogliśmy uczestniczyć po prostu. I może wrócimy do takiego pomysłu, prawda, żeby się od czasu do czasu jednak spotykać. Za każdym razem z nowym repertuarem. A my będziemy zachęcać młodych również do pisania, ponieważ pan, nie wiem, czy pan Piotr przyjął zaproszenie w tym roku. Jestem przyjemny. Mamy festiwal pisania, konkurs recytacji własnego wiersza i w tym konkursie biorą udział zupełnie młodzi ludzie i z gimnazjum, z liceum i nawet ze szkoły podstawowej. Pan Piotr jest jurorem, także cieszę się, że tutaj w Podkowie ta poezja ma jakiś swój początek, prawda? Nie wiadomo, czym to się skończy, a niektórzy są bardzo młodzi, zdolni, prawda? Więc może oni będą też stanowić potem naszą publiczność. No, to jest takie pierwsze spotkanie, taki, prawda, sondaż. No, myślę, że potrzebne są takie spotkania. Podkowie jest wielu młodych, świetnie zapowiadających się poetów, wielu mówię. Jeżeli jest 147 chyba obecnie lekarzy, to dlaczego nie miało być 100 poetów, prawda? Tak, bo to dlaczego lekarze też mają być poetami, prawda? A to jest, to nie jest rzadkość. No, nie jest. W historii literatury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.